Wziął się pomysł utworzenia Suwalskiego Porozumienia Prawicy. Wszyscy doskonale wiemy, jako Polacy, jako patrioci, że obecnie mamy piękny czas, ponieważ świętujemy stulecie obchodów odzyskania niepodległości. I proszę Państwa, tych kilka osób, społeczników, Suwalczan, uświadomiło sobie, co takiego każdy z nas nosi w sobie, co nas łączy. Tym, co nas łączy, proszę Państwa, jest poczucie wolności. To najważniejsze poczucie dla każdego z nas, tu w tych naszych małych ojczyznach, jak i dla każdego Polaka. Proszę Państwa, te osoby, o których wspomniałam wcześniej, my jako kandydaci, jako komitet tę wolność rozumiemy jako taką platformę łączącą ludzi, platformę, na której można budować, wspólnie działać. Ale z drugiej strony wolność dużo nam daje, ale wolność, świadoma wolność również bardzo wiele od nas wymaga. To, czego od nas wymaga, proszę Państwa, to jest solidarność, to otwartość, to sztuka kompromisu. Wolność świadoma w obecnych czasach wymaga również od nas innowacyjności, świeżości w działaniu i odważnych wizji. Te wszystkie cechy, które wskazałam Państwu, posiada nasz kandydat. Szanowni Państwo, jak wiecie, jestem lekarzem weterynarii. Daje mi to trochę też przewagi, patrzenia na świat pod kątem leczenia, diagnozowania. I taką jedną z diagnoz moich jako lekarza to wiem jedno, że monodieta jest bardzo szkodliwa. Monodieta doprowadza do otyłości, monodieta doprowadza do chorób różnych, monodieta jest szkodliwa. Także moim działaniem chciałbym Państwu zapewnić zmianę diety, poszerzyć Państwa dietę, czyli chodzi o, żebyśmy nasze wybory były troszeczkę bardziej bawne, żebyście Państwo mieli z czego wybierać. Ale teraz do rzeczy takich już trochę poważniejszych. 16 lat byłem radnym. Nie jestem, ale byłem. 14 lat byłem w klubie Prawo i Sprawiedliwość. 8 lat byłem szefem klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. Chciałbym się przed Państwem wytłumaczyć, czemu już nie jestem. To wytłumaczenie jest wręcz, ja myślę, że wszyscy znacie te powody, bo znacie mnie od tylu lat, moją taką prostolinijność, moją otwartość, moje lubienie drugiego człowieka. Ale to wszystko jest związane z czymś, co nazywa się wolność. Wolność generuje coś, co się nazywa solidarność. Solidarność to jest drugi człowiek i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Drugi człowiek to jest ten, który stoi naprzeciw mnie. Drugi człowiek to jest ten, który bardzo często potrzebuje mojego dobrego słowa, mojego dobrego działania. Tak naprawdę często nawet tylko bycia. I w tym wszystkim bardzo trudno jest mi było się odnaleźć, kiedy ja nie mam możliwości realizowania samego siebie. Tak naprawdę, gdy muszę wykonywać partyjne polecenie. Gdy muszę wykonywać coś, co jest niezgodne z moją naturą. Ja się bardzo z tym źle czułem. Tyle lat miałem nadzieję, że to wszystko będzie wyglądało inaczej. I bardzo, ale to bardzo, bolało mnie to, że kiedy nepotyzm miałem przed sobą, to wiedziałem, co mam robić. Czyli z nim walczyłem. Miałem wielki problem, kiedy nepotyzm miałem z tyłu. To była bardzo gwałtowna moja decyzja, ale to była jedyna. To była też decyzja, która w jakimś stopniu uwolniła mnie od pewnego ciężaru. Mam teraz swobodę postępowania, czyli to, co było zarzucane mi 4 lata temu, że będę na czyichś sznurkach, to te sznurki zerwałem. Tych sznurków już nie ma. Dzisiaj jestem wolnym człowiekiem, z uśmiechem na twarzy, z radością. Już muszę przyznać, że jest trochę lęku, bo duża siła, która jest w partii rządzącej, ona będzie się obracała przeciwko mnie, ale tego się nie boję. Podsumowując to, dlaczego mnie tam nie ma? Styl zarządzania, autorytaryzm, brak wsłuchiwania się w drugiego człowieka. I to jest wszystko. Przechodząc już teraz do meritum. Co ja, co my chcielibyśmy zaoferować naszym wyborcom? Spakietowaliśmy to jako 3 bloki. Pierwszy blok to jest blok społeczny, drugi obywatelski, trzeci to blok gospodarczy. W bloku społecznym bardzo dynamicznie zmienia się nam demografia. To, co do wczoraj było tylko przypuszczeniem, realizuje się nam dzisiaj. Chodzi o to, że społeczeństwo starzeje się nam bardzo, bardzo szybko. Coraz częściej będziemy mieli do czynienia, że ludzie samotni, wdowcy, wdowy będą nam umierać w dużych mieszkaniach, bo będą samotni. Ta samotność się bardzo mocno eksponuje. Ci ludzie po prostu cierpią. My musimy dzisiaj podjąć działania. Część jest podjętych, ale dodatkowe. Musimy wygenerować możliwość, na przykład wyjścia z trudnej sytuacji. Mieszkam w mieszkaniu 3-osobowym, 3-pokojowym. Ciężko mi jest opłacić czynsz. Musimy dać platformę do zmiany tej sytuacji, czyli potrzebujemy bloku dla seniorów, w którym my będziemy mieli pieczę, tak, i ten blok będzie wyposażony dla osób niepełnosprawnych, czyli chodzi o windy, chodzi o niewielkie mieszkanie, chodzi o komfort tak naprawdę starości. Chodzi o to, żeby ten człowiek miał kontakt, czy MOPR, od razu jest możliwość przyciśnięcia klawisza i ktoś z MOPR-u wie, że ktoś potrzebuje pomocy, czy przychodnia od razu pod spodem i nakierowano usługi też kultury. Ale to nie jest wszystko, bo głównym elementem to jest seniorzy, uważam, to jest największy potencjał, którego w ogóle nie wykorzystujemy. To jest potencjał, który może nam pomóc w problemach na przykład w oświacie. Dlaczego mamy dzisiaj potężne nakłady na oświatę dajemy. Nie mamy efektu, że przekłada nam się to na wyniki. Musimy podjąć pewne działanie, połączyć dwie grupy. Seniorzy mają pewne świadectwa życia, które warto, żeby nasi młodzi ludzie usłyszeli. Warto, bo to są świadectwa życia, to nie są teorie, to nie są książki. To jest ból, który oni mogą nam opowiedzieć. Młodzi ludzie warto, żeby zaangażowali się też w pomoc tym ludziom, ale również, żeby czerpali doświadczenia. Drugi blok to jest blok obywatelski. Blok obywatelski to jest te 16 lat moje radnowania. Ukazuje mi pewien dystans między Radą Miejską a obywatelami. Mamy takie pozory trochę obywatelskości, budżet obywatelski. No ale te głosowania też widziałem, jak one się odbywają i to nie o taką obywatelskość nam chodzi. Aktywność ludzi jest najważniejszym elementem, gdyż kiedy możemy czerpać z aktywności ludzi, kiedy możemy czerpać z ich chęci do tworzenia, to my budujemy prawdziwą samorządność. Budujemy społeczeństwo obywatelskie. Pierwszym elementem tego uważam, że powinniśmy wykorzystać. To, co daje nam prawo, to jest stworzenie samorządowych rad osiedlowych. Jaka jest idea tych rad? My mamy między 10 a 15 osiedli, bo nam się dynamicznie budują. To są tak naprawdę nasze byłyby czujniki nas jako rady, prezydenta do realnego wsłuchiwania się w głos. Ci ludzie mają prawo wypowiadania się na forum Rady Miejskiej. To są dodatkowe informacje. Urealnienie polityki samorządowej. I tak naprawdę to jest tak naprawdę budowanie prawdziwej polityki samorządowej. Bo my słuchamy tych, którzy mówią o potrzebach. Nie wymyślamy, co oni potrzebują, tylko ich słuchamy. Podejmujemy decyzje, racjonalnie dzielimy środki. To jest ważny element do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Jest to jedno z większych marzeń, niedoścignionego jak dla mnie, jeżeli chodzi o postępowanie Andrzeja Matusiewicza, pana profesora, jeżeli chodzi o wykładowcę historii. To są jego marzenia. Ten człowiek jest dla mnie wzorem i ja zawsze będę uczył się od takich ludzi. Niedoścignionym, bo ja sobie mam wiele do zarzucenia. Blok gospodarczy. Co dzisiaj mamy w mieście? W mieście mamy, zarobkujemy tak naprawdę w obszarze pracy rąk, czyli najbardziej trudnym obszarze. Musimy stworzyć platformę, w której będziemy próbowali zmienić Suwałki z ciężkiej pracy w pracę innowacyjną. Tu mamy już wielkie możliwości, bo dzisiaj jest możliwość, zapraszamy do nas ludzi, którzy wykonują pracę zdalną, dzisiaj informatycy, jak i wiele innych platform, architekci, mogą tę pracę wykonywać zdalnie, czyli na całym świecie, ale u nas. Z czym to się wiąże? Chodzi o jakość tej pracy, którą możemy tutaj zaimplementować, ale też ja myślę o zarobkach. Ja myślę o tym, że ja w mieście część dochodów własnych to są dochody z PIT-u i z CIT-u, czyli z podatków, które płacą ci ludzie, którzy tą pracę zdalną wykonują tu lokalnie. A to nie jest praca za 10 zł za godzinę. Jeżeli chodzi o szybkie, na bieżąco działania, my musimy w trybie pilnym, ale to pilnym, podejmować bardzo ostre działania. Chodzi o to, że za plecami mamy spadek konkurencyjności naszych przedsiębiorców. Z czym to się wiąże? Z kosztami. Dwa koszty, które wpływają na ograniczenie dochodów. Te dochody zaraz, jeżeli spadną przedsiębiorców, to my w mieście poczujemy to w podatkach. O co chodzi? Szanowni Państwo, ceny prądu wzrastają o 50% z dnia na dzień. Taka jest dzisiaj rzeczywistość i ona po prostu idzie gwałtownie. Praktycznie nie mamy końca. Czy mamy sposób na to, żeby pomóc naszym przedsiębiorcom? Tak, mamy. Jest to wykorzystanie potencjału naszego regionu. Mamy elektrownie wiatrowe, przeklinane przez wielu polityków, którzy nie mają pojęcia o niczym tak naprawdę. To są ludzie po prostu z kosmosu wzięci. Łączymy dzisiaj wytwórców prądu i odbiorców. Nazywa się to klaster energetyczny. Państwo idzie w tym kierunku, bo musimy ratować system energetyczny, bo on się rozsypuje. Rozsypuje się w drobny mak. Klaster energetyczny, samorząd musi aktywnie w tym uczestniczyć. Będzie obejmował około 5 gmin, tudzież 1 powiatu. My mamy taki potencjał, mamy turbinę energetyczną w PEC-u, będzie budowana turbina energetyczna z kogeneracji Forte, mamy fotowoltaikę, mamy wiatrówkę, musimy zbudować system przekazu tej energii do przedsiębiorców. Z czym to się wiąże? Ano wiąże się z tym, że nie będziemy płacić za przesył prądu. To jest około 40% kosztów całego zużycia prądu. Musimy w tym zbudować całą koalicję do takiego przedsięwzięcia i to tworzyć. Musimy również doprowadzić do optymalizacji podatkowych, bo i to już jest działanie, które musimy realnie wziąć, bo to są pieniądze, które wydajemy, a nie musimy. Musimy wspólnie podjąć decyzję o optymalizacji podatkowej. Chodzi o prostą sprawę. Jeżeli jesteśmy właścicielem spółek z o.o., to tam płacimy podwójnie podatek w momencie, kiedy pobieramy dywidendę. Ta dywidenda jest pobierana przez miasto między 3 do 5 milionów złotych. I te koszty podwójnego opodatkowania to jest prawie 1 milion złotych. Musimy usiąść na spokojnie, zastanowić się, czy możemy tego nie płacić. Czy jest sposób na to, żeby nie płacić, bo to jest realny pieniądz, który nam zostaje. Konkurencyjność naszych przedsiębiorców to jest rynek pracy. Musimy te ręce do pracy niestety zapewnić naszym przedsiębiorcom, bo oni sami sobie z tym nie poradzą. Dzisiaj problemy, jeżeli chodzi z pracownikami, do tych czynności najtrudniejszych, no mamy potężne. Te przedsiębiorstwa są pracochłonne, to nie są przedsiębiorstwa, którym możemy to nagle robotami zastąpić i musimy dać szansę. Nasze doświadczenia jako samorząd, moja jako samorządowca, repatrianci z terenów Kaliningradu, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu. Ci ludzie, którzy są już w Polsce, oni kochają nasz kraj. Oni kochają, bo to jest ich ojczyzna, którą wymarzyli sobie. Musimy wejść w aktywny proces repatriacji. My dzisiaj, tworząc TBS-y, tworząc mieszkania, które pod wynajm, stworzyliśmy warunki. To nie są wielkie koszty. Sięgnijmy po tych, którzy marzą o Polsce. Chciałbym, żeby oni zaczęli marzyć o Suwałkach. Suwałki, hasło moje jest bardzo proste. Suwałki to jest nasz wspólny dom. Suwałki to jest nasze bezpieczeństwo. Ale Suwałki to jest miasto bez wykluczeń i ja nie będę nigdy dzielił ludzi na lepszych i gorszych, bo tu wszyscy mieszkamy i wszyscy chcemy mieć bezpieczny dom i bezpieczną pracę. Także to są główne założenia, które będziemy rozwijać i przedstawiać w tezach programu. Sprawiedliwość było zawsze moim marzeniem. Marzeniem, żeby prawo było prawem, a sprawiedliwość sprawiedliwością. Żebym był wśród ludzi prawych i sprawiedliwych. I to jest moje marzenie, ja go nie zmieniam. To marzenie może jest, jedni będą nazywali nie do spełnienia, ale ja jestem marzycielem. Ja zawsze będę o tym marzył. Nie mam nic, żadnej wiadomości, zostałem wyrzucony. Prawdopodobnie komuś będzie na tym bardzo zależało, ale ja się nie zrzekam ani legitymacji, składki mam zapłacone 2 lata do przodu, także na konto nie wpłynęły pieniądze, zwrot ze składek, także trudno mi jest mi odpowiedzieć, nie wiem. Wiem, że jakaś akcja taka tocząca się, że jestem z tego Prawa i Sprawiedliwości, że tak powiem, wyrzucony, chyba toczy się, ale ja dalej jestem pełen prawa i pełen sprawiedliwości w sobie. Jeżeli ktoś wyrzuca takich ludzi, okej, ja przyjmuję to z jednoznacznym wytłumaczeniem. Jeszcze chciałem jedno wytłumaczyć, Szanowni Państwo. Przez te 16 lat ani razu nie skorzystałem z pozycji samorządowej, czyli nikt z mojej rodziny, ani ja nie pracował w strukturach miasta, ani w strukturach partyjnych. Ani razu, za 2 razy PiS był przy władzy, nikt z mojej rodziny nie był lokowany na partyjnych garnuszkach. Ani razu. Jeżeli chodzi o sytuację jako szefa klubu, przez ostatnie 4 lata byłem najzwyklejszym radnym i dostawałem najskromniejszą radę spośród kolegów swojego klubu. Chodzi o to, że nie byłem przewodniczącym komisji, nie byłem wiceprzewodniczącym komisji, nie byłem wiceprzewodniczącym rady. Co jest jeszcze ciekawe, no bo też już to musimy powiedzieć, że ta dieta, którą otrzymywałem, czułem, że to jest wynagrodzenie, które dostaję od wyborców. Około 100 000 złotych z tych 16 lat przekierowane zostało dla tych, którzy potrzebują. Interwencje bezpośrednie, jeżeli chodzi o potrzeby, jak i świetlica środowiskowa, wsparcie w żywieniu, wsparcie we wszystkich inwestycjach, wsparcie w wyjazdach na obozy. Także to było, mówię, nie mówiłem tego, bo uważałem, że niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa ręka, ale dzisiaj, kiedy mi się zarzuca nepotyzm, gdy mi się zarzuca jakąś taką chęć zysków, to mówię jak jest. I proszę bardzo, niech ci, co tak mówią, zdarzą się z tym, jaka jest rzeczywistość. Jestem wolny, ale w sposób taki wewnętrzny uznaję pewną siłę człowieka, który tak naprawdę tworzył tutaj struktury, myślałem, demokratycznej partii, tak? Czyli Jarosław Zieliński. Ale tak naprawdę to są autorytarne zarządzanie. Ja na pewno szanuję pracę ludzi, którzy ciężko pracują, bo to jest ta lokomotywa to jest pewnie około 1000 osób w mieście. Nauczyciele, urzędnicy administracji samorządowej, spółki komunalne. Mówienie, krytykowanie, że tu się nic nie dzieje, jest wszystko złe, to jest nieprawda. Ja jedynie chciałbym dzisiaj powiedzieć, że ta lokomotywa może czas na zmianę techniki energetycznej, czyli z pieca węglowego, może przejdźmy na kolej elektryczną i ta lokomotywa może trochę szybciej pojechać, bo sytuacja jest taka, że dobra koniunktura nie trwa wiecznie, musimy ją maksymalnie wykorzystać i przygotować się do gorszych czasów. Ja chciałbym stworzyć konkurencję dla maszynisty i dać wybór mieszkańcom, a to oni niech podejmą decyzję, czy ta zmiana maszynisty jest właściwa, czy nie. Nie chcę się narzucać, uważam, że nie chcę wyeksponować swoje zdanie w tej przestrzeni.